Kochani, podobno każdy ma mózg. Naukowcy podobno udowodnili, że każdy ma mózg i ten mózg do czegoś służy. Nie wszyscy wiemy, do czego służy mózg, ale tak pokrótce o patologicznie, żeby było wiadomo, do czego służy mózg. Mózg przede wszystkim służy do tego, żeby wysyłać sygnały, żeby można było poruszać kończynami. Do tego jest przede wszystkim mózg, żeby chodzić, żeby jeść, żeby widzieć. Do tego jest mózg. Mózg spełnia bardzo ważną rolę. Jak już mózg ma pod dostatkiem energii, żeby ruszać rękami, to ten mózg może służyć do jakichś ważniejszych rzeczy. Na przykład u takiej mrówki, to on służy przede wszystkim do pracy. Mrówka używa mózgu do pracy. Ale mogą być takie sytuacje, że ten mózg ma trochę więcej energii i tę energię zużywa do czegoś więcej. Na przykład do bania się. Czyli jeżeli jest zagrożenie, to ten mózg się boi i wtedy wysyła sygnał do tych kończyn: uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Albo walczcie, wszystko jedno. No. Czyli może również do decydowania. Decydowania, uciekać czy walczyć. Kochani, ten mózg służy jeszcze do czegoś takiego, jak ma dużo więcej energii, dużo wolnego czasu i nie musi uciekać, to może służyć, mózg może służyć chociażby do myślenia. Można sobie wtedy usiąść i wymyślić coś nowego. Kuszę, łuk, maczugę. I człowiek może wtedy wymyślić coś, jakieś nowe narzędzie zbrodni. No, może sobie coś nowego wymyślić. I to jest człowiek myślący, w tym momencie już nie tylko ucieka, ale wymyślił maczugę, czyli narzędzia, stało się człowiekiem myślącym homo sapiens. Jak dalej się dokarmia ten mózg, to ten mózg może zacząć odczuwać, może odczuwać piękno. I może zacząć malować na skałach, na ścianach jaskini te różne polowania, dziewczyny z dużym biustem, takie różne. Potem to przechodzi z wiekiem, że maluje jakieś tam rzeźby Wenus w Milo, albo te maki, albo słoneczniki na przykład maluje gdzieś tam w Holandii, różne takie rzeczy. Tworzy twórczość. I to jest tak, natomiast jest jeszcze wyższy poziom mózgu, to są takie głębsze uczucia. Człowiek potrafi kochać, człowiek potrafi rozumieć, potrafi współczuć. I są takie bardzo wysokie uczucia. Te lustrzane neurony mu się uruchamiają. Czyli ja wiem, co ty czujesz, ja wiem, co ty myślisz. Ja ciebie rozumiem. I kochani, chcę wam powiedzieć, że istnieje jeszcze taka... taki czubek góry lodowej, taki ten szczyt, ta piramida Masłowa, to istnieje też piramida mózgowa. I na czubku piramidy mózgowej istnieje coś takiego jak poczucie humoru. Radosne, serdeczne poczucie humoru. To na górze nie jest złośliwość. To nie jest dokopywanie bliźniemu. To jest cieszenie się z tego, że się posiada tę całą piramidę, że się żyje, kochani. I ten szczyt tej piramidy jest uwieńczeniem naszego życia. I dlatego, kochani, życzę wam serdecznie, żebyście doszli do szczytu, żebyście mieli radosne poczucie humoru, a szczegóły opowiem wam 1 kwietnia.